Króciutko przedstawię, przewodniczący Janusz Palikot, i od razu oddaję głos, proszę bardzo. Chciałbym w imieniu klubu Ruchu Palikota zaapelować do premiera Jarosława Kaczyńskiego o przeproszenie klubu Ruchu Palikota w swoim imieniu oraz także swojego klubu Prawa i Sprawiedliwości w związku z jego skandaliczną wypowiedzią, w której porównał nasze ugrupowanie, też mnie osobiście, do marzenia Adolfa Hitlera. Jeśli Jarosław Kaczyński wykona taki gest i przeprosi klub Ruchu Palikota za te sformułowania, też jesteśmy gotowi do jakichś gestów pojednawczych. Proszę bardzo, dobry pan Łukasz Maciek. Się wydaje cały czas Łukasz Maciek, to chyba, że to jednak nie było do pana, do Platformy, ale mogę się mylić. Jarosław Kaczyński był zwrócony do nas, pokazując sens jego kryzysu był taki. Przez to, że pan tolerował takich ludzi jak ta siedząca tutaj grupa, ci ludzie, to doszło do tego, co było marzeniem Adolfa Hitlera, wskazując nas rękę, odwracając się twarzą do nas. Trzeba do tego wziąć zapis kamery, a nie tylko zapis stenogramy. Wtedy dopiero widać wyraźnie, że to było odniesione do nas. Jeśli Jarosław Kaczyński, idąc pana tropem, powie, że to nie nas miał na myśli, że nie mówił o nas tylko o Platformie, to ja przyjmuję to jako przeprosiny za to, że gdyby miało być tak, że powiedział to w stosunku do nas, jeśli się z tego wycofuje, no to jest okej. A czy ktoś z Ruchu Palikota krzyczał, zadzwońcie do niego? My zrobiliśmy przed chwilą posiedzenie klubu, pytałem się, czy ktoś tak mówił, wszyscy zaprzeczają. Ja sam tego nie słyszałem. Też zaprzeczam, żeby to krzyczał Leszek Miller, bo siedziałem koło niego i wiem, że on tego nie krzyczał. Natomiast pojawiły się głosy, że był to poseł Bart z SLD, ale nie wiem, bo ja siedziałem za, na samym początku, oni siedzą z tyłu, więc trudno to powiedzieć. Byśmy krzyczeli Kościół jako to, co trzeba opodatkować. To na pewno krzyczeliśmy, za to bierzemy odpowiedzialność. Natomiast ja nie słyszałem i moi koledzy zapewniają mnie, że nikt z nich nie wołał zadzwoń do brata, czy czegoś takiego podobnego nie mówił. Znaczy z Platformy też pan nie widział, to jest Platformy. Nie, to było dużo krzyków, jeżeli chodzi o Platformę i o PiS także, prawda, i Solidarną Polskę. Przecież pamiętajcie państwo, że w tej dyskusji padły też takie słowa jak eutanazja narodu, jak zdrada i inne mocne sformułowania ze strony i PiS-u i Solidarnej Polski, więc to teraz mówienie, próba robienia ze mnie kozła ofiarnego po tym wszystkim, co się działo i po skandalicznej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, jest bulwersujące. Agata Adamek, TVN24. Pani pośle, a pan przeprosi Jarosława Kaczyńskiego za to, że powiedział pan dzisiaj z mównicy sejmowej, że on wysłał na śmierć swojego brata? Po pierwsze, to Jarosław Kaczyński wywołał tę awanturę, porównując nas do Adolfa Hitlera, czy do marzenia Adolfa Hitlera. I on powinien się zdobyć na gest przeproszenia. Po drugie, jak pani doskonale wie, pani w szczególności, Lech Kaczyński był uzależniony politycznie, organizacyjnie, logistycznie od Jarosława Kaczyńskiego. Przykładów jest wiele. Negocjowanie traktatu lizbońskiego, kiedy przez telefon w trakcie rozmów z politykami europejskimi pytał się Jarosława, jakie ma zająć stanowisko, dyktował. Wiemy też... Jest pan podłym kłamcą. Nic takiego nie mówiłem. Niech pan nie kłamie. Jest pan podłym kłamcą. Niech pan to udowodni. Do tego są scenogramy i wypowiedzi innych ludzi. Widać wyraźnie, kto jest winny. Tak? Uderz w stół, no w czasie odezwy. Znaczy ktoś, kto nie jest, nie ma niczego na sumieniu, nie przychodzi się, nie awanturuje. Natomiast jeśli chodzi o zależności między Lechem a Jarosławem Kaczyńskim, to wszyscy wiemy, że nie doszłoby do wylotu do Smoleńska, gdyby nie pewien pomysł polityczny, który za tym stał, rozpoczęcia kampanii wyborczej, pomysł, za którym stoi Jarosław Kaczyński i ówczesny sztab PiS-u. I też wiemy, że w czasie lotu, końcowej fazy lotu, Jarosław Kaczyński i Lech Kaczyński rozmawiali przez telefon. Nigdy nie przedstawiono nam scenogramu tego, o czym rozmawiali. Jest jeszcze wiele innych, nie będę o tym wszystkim mówił, powodów, które wyraźnie wskazują na to, że Jarosław Kaczyński był zdecydowany do bardzo daleko idących
działań, nie patrząc właśnie na bezpieczeństwo. Przecież gdyby był głównie zatroskany nie o projekt polityczny, tylko o bezpieczeństwo, to raczej by apelował do brata, żeby nie leciał w tak złą pogodę w trakcie tej rozmowy, o której nic nie wiemy, czy w trakcie w ogóle samego przygotowywania. Nie, tutaj pod tym względem zawsze Lech Kaczyński był instrumentem dla Jarosława Kaczyńskiego. Narzędziem. Pani Latarbiorz Gwartowicz, Polskie Radio. Jest wniosek o wykluczenie pana, wniosek PiS-u o wykluczenie pana z obrad. Jak rozumiem, pana swój los dzisiaj na sali plenarnej jest spokojny, bo to podobno zależy od tego, czy w stenogramach marszałek Sejmu znajdzie pana słowa właśnie zadzwoń do niego. A myśmy też złożyli wniosek o wykluczenie Jarosława Kaczyńskiego z Sejmu. A jakie jest uzasadnienie? No właśnie za porównanie nas do Adolfa Hitlera i uniemożliwianie normalnej debaty. I mam nadzieję, że to, ponieważ ta wypowiedź była pierwsza, ta wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, że w tej kolejności konwent będzie się tym zajmował. Ale mam wrażenie, że nie ma podstaw do wykluczenia mnie na pewno, dlatego że ja nie utrudniałem, ani nie uniemożliwiałem, jak to jest w regulaminie, przebiegu postępowania. Gdybym zakłócał w sensie jakichś urządzeń nagłaśniających, blokował wejście na mównicę, to są regulaminowe przypadki, w których można komuś wykluczyć z sali. Natomiast przypadki, kiedy ja jestem dopuszczony przez panią marszałkinię do wystąpienia i używam najbardziej nawet mocnych słów, ale w tej formule, że dostałem na to zgodę i w czasie, który nawet krótszym, jak pani wie, mi przysługiwał, to ja nie mam nie dokonam żadnych wykroczeń regulaminowych. A to samo dotyczy Jarosława Kaczyńskiego, jak rozumiem, on też nie blokował, tylko mówił w czasie. Tak, ale Jarosław Kaczyński jednak wywołał tą awanturę i spowodował tą reakcję, która uniemożliwiła głosowanie. Musieliśmy zrobić przerwę, wywołać konwent seniorów i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli ktoś jest tutaj, zasługuje na wykluczenie, to Jarosław Kaczyński. Chciałem zapytać, czy tak nisko pan ceni zdolności retoryczne premiera, że muszą pan w jego obronie stanąć, bo to było wyraźnie adresowane do premiera, ta wypowiedź dotycząca. No właśnie się z panem nie zgadzam. To było wyraźnie adresowane do ruchu Palikota. Nie. To było naprawdę, przed chwilą tego przysłuchałem na 100%. Ale widział pan to w zapisie kamery? Nie słuchałem wersji audio. No właśnie. To jest podstawowa różnica. Jak Jarosław Kaczyński mówi tak, rzeczywiście to przez pana, panie premierze, wskazując na Tuska i odwracając się do nas twarzą i pokazując nas dłońmi, doszło w Polsce do tego nieprzykładnego grubiaństwa i chamstwa, które było zawsze marzeniem Adolfa Hitlera. Tak, to wy tym jesteście. To są gesty i zachowania Jarosława Kaczyńskiego. On nie wzbudzał żadnych wątpliwości wśród nikogo z nas. Proszę sobie obejrzeć jeszcze raz zapis kamery z tego wydarzenia. Tomasz Grzelewski, to jest prestacja Prawa i Sprawiedliwości. Twierdzi, że działał pan... No, ja będę kontynuował tę myśl PiS-u, oskarżając, że to pan krzyczał, czy też... Ja nie krzyczałem, nie, tak to, ja tylko mówię, kontynuuję myśl PiS-u, ale uzasadniałem to w ten sposób, że działał pan w porozumieniu z Platformą Obywatelską, z Donaldem Tuskiem, by przykryć całą tę sprawę. No to właśnie, czyli Smolensk się kłamie, tak? Nie możemy się z nim zacząć. Spisek, zamach, Brzoza i jakieś porozumienie. My chcemy odsunąć Donalda Tuska od władzy, bo nie potrafi zreformować rynku pracy. Ruch Palikota będzie robił, co się da, żeby Donald Tusk przestał być premierem w Polsce. Kto jakby się do tego nie nadaje, nie ma pomysłu na Polskę. Powtarzamy to prawie codziennie w dziesiątkach naszych wystąpień. Nie mówię o żadnym porozumieniu. Poparliśmy 67 tylko dlatego, że Tusk obiecał waloryzację progów dochodowych, fundusz żłobkowy i obowiązkowe badania na koszt systemu po 60 roku życia. Jeśli tego nie dotrzyma, będę miał prawo go nazwać oszustem. To panie przewodniczący, w takim razie jeszcze poproszę pana o opinię. Może tak odrobinę na chłodno, jak pan jako parlamentarzysta, jako szef klubu ocenia takie sformułowanie, które padło w sali posiedzeń plenarnej, czyli zadzwoń do niego, czy zadzwoń do brata? Znaczy to jest absolutnie niedobre sformułowanie, takie lekceważące czyją śmierć, ale ja przypomnę panu, że przez wiele godzin tego posiedzenia posłowie PiS-u krzyczeli zdrajca, eutanazja narodu, oskarżali władze polskiego państwa o po prostu najgorsze przestępstwa. Na to pani marszałkini Kopacz niestety nie reagowała. Ale trzeba też przyznać, że i sala nie reagowała, bo pozwalano na kontynuowanie tego właśnie języka nienawiści. Niech pan zobaczy, co posłanka Solidarnej Polski Kępa w swoim wystąpieniu z mównicy. Dlaczego pani marszałkini Kopacz nie przerwała tego wystąpienia skandalicznego? Jeśli ktoś uważa, że eutanazja narodu czy zdrada narodu to jest mniej obraźliwe niż zadzwoń do brata, no to jesteśmy w trochę nienormalnym świecie, prawda? Zadzwoń do brata jest niezbyt dowcipnym i eleganckim, nawet wręcz głupim żartem,
ale głupim żartem. Natomiast mówienie o zdradzie i eutanazji narodu to jest zupełnie inny kaliber wystąpienia i oskarżenia, czytając to i konstytucyjnie, i przez kodeks karny. Więc naprawdę nie da się tego w żaden sposób porównać. A na końcu moja wypowiedź, która potwierdza to wszyscy w Polsce wiedzą o zależności Lecha Kaczyńskiego od Jarosława Kaczyńskiego i o instrumentalnym traktowaniu Jarosława Kaczyńskiego przez Jarosława Kaczyńskiego, Lecha Kaczyńskiego. No, to przecież też po słowach właśnie Kaczyńskiego, no to jest, jak to się ma do porównania w Polsce kogoś do Adolfa Hitlera. Moja matka siedziała na terenie obozu na Majdanku przez wiele miesięcy w obozie koncentracyjnym, więc fundowanie tego typu porównań, no ja nie mogę na to nie zareagować, prawda? A przez i cześć dla członków posłanek i posłów klubu Ruchu Palikota, pamięć o moich rodzicach i o wielu innych Polakach, którzy nieprawdopodobnie wycierpieli ze strony Adolfa Hitlera, więc no, tu Kaczyński ma jakąś niesamowitą taryfę ulgową, jemu można wszystko powiedzieć, jest w jakimś tam sensie zawsze rozgrzeszany i bezkarny. Nie, dość tego, stop. Albo Jarosław Kaczyński przeprosi i zacznie się zachowywać w sposób kulturalny, albo musi się liczyć z tym, że będziemy odpowiadali, bo oni przez lata myśleli, że nikt nie odpowie na to chamstwo. Znaczy oni mogą złamać wszystkie reguły gry, a nam nie można się do tego odnieść. I na tym budowali swój ten właśnie taki destruktywny, niszczący debatę przekaz. I teraz jak jest jakaś odpowiedź, to jest larum, bo im się nie pozwala samemu tego robić. Tak, będziemy na tego typu zachowanie Jarosława Kaczyńskiego stanowczo reagowali. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Zapraszam na następną konferencję.